Dobrze, to ja może zacznę od przedstawienia naszego dzisiejszego gościa. Więc dzisiaj gościmy panią Martę Matyszczak, autorkę serii Kryminał pod psem. Dzień dobry. Od razu wszystkich państwa przepraszam, którzy liczyli na to, że przyjadę tydzień temu. No mogłam przyjechać, ale byśmy nie porozmawiali. Posiedziałabym i popatrzyła na państwa, po prostu nie byłam w stanie wypowiedzieć jednego słowa, dlatego musieliśmy przesunąć spotkanie. A ja może zacznę w takim razie od pytania właśnie o tą nazwę Kryminał pod psem i chciałam porozmawiać z tobą o formie, którą przyjęłaś, ponieważ wydaje się to z założenia forma bardzo trudna, komedia kryminalna. Trudno zrobić chyba w ten sposób, żeby było jednocześnie i śmiesznie, i strasznie, i trudno, wydaje mi się, ustalić jakąś taką grupę docelową, do której by to rzeczywiście trafiło. Więc jak to było? Czy przyjęłaś od początku takie założenie, że będzie to taka czarna komedia, czy też po prostu wyszło samo, że tak powiem, w trakcie pisania? Od razu wiedziałam, że będą to komedie kryminalne. Ponieważ no, tak mi w duszy gra i tak piszę w związku z tym. Kiedy jeździłam na warsztaty literackie na Międzynarodowy Festiwal Kryminału, tam cały czas obrywałam za to, że to jest za śmieszne, tu masz napisać kryminał, a jakieś komedie nam tu przedstawiasz. Więc to dało mi tyle, że troszkę się utemperowałam i w związku z tym staram się równoważyć rzeczywiście te dwa wątki, kryminalny i ten komediowy. Ten komediowy wątek przynosi Gucio, czyli stąd właśnie Kryminał pod psem, ponieważ jednym z bohaterów, a zarazem narratorów książek jest pies Gucio. Nie są to książki dla dzieci, od razu powiem, jeżeli ktoś ma takie skojarzenie. No chyba, że może dla jakichś zdemoralizowanych to można wtedy podsunąć jak najbardziej. Gucio jest to pies, który jest wzorowany na prawdziwym Guciu, moim własnym, którego adoptowałam z chorzowskiego schroniska. Teraz już właśnie obchodziliśmy 13 adopcinki, to się podobno nazywa nie urodziny, tylko adopcinki. Więc Gucio jest już starym dziadem i naprawdę doktor Dłutko, znaczy jego odpowiednik, już go rok temu chciał wysyłać na tamten świat, ale jakoś udało mu się przetrwać. Także ten prawdziwy Gucio już raczej by może nie rozwiązał żadnej zagadki kryminalnej, ale ten książkowy ma 10 lat i zawsze tyle będzie miał, tak sobie założyłam. No i tam właśnie razem ze swoim panem, prywatnym detektywem Szymonem Solańskim i jego przyjaciółką Różą Kwiatkowską rozwiązują kolejne zagadki kryminalne. I właśnie tu Solański wprowadza, bo wątek Solańskiego jest pisany z trzeciej osoby i to jest ten wątek poważny, powiedzmy. Róża z kolei jest też wątkiem komediowym. To jest postać, która troszkę zawładnęła tymi moimi książkami, ponieważ początkowo miał być tylko Gucio i Solański. No ale pojawiła się Róża, no i ona trochę skradła im show, ponieważ kiedy ja zaczynam pisać te wątki, te sceny z Różą, to troszkę ona rządzi mną, rządzi tą książką i często już nie mam wpływu na to, co ona tam nawyrabia. To jest postać, która gdziekolwiek pójdzie tam, za nią zaraz jakieś kłopoty przychodzą. Często też padają pytania o to, o pierwowzory postaci. No i tutaj na Różę już mam parę chętnych różnych znajomych, które twierdzą, że to one są Różą, to jest nieprawda. Ale to bardzo odważne, jak tak patrzę na opisy Róży, jej wyglądu, jej zachowań, jej braku kobiecości, to odważnie. Te właśnie komentarze kierowane do mnie były takie pełne oburzenia, dlaczego ty mnie tak opisałaś. Więc to jest w ogóle nieprawda, Róża została wyssana z palca, choć z biegiem czasu coraz bardziej przychylam się ku temu, że po prostu no, ona ma bardzo dużo ze mną wspólnego, ponieważ ja też mam takie przypadki, że gdziekolwiek pójdę, to zaraz się coś dzieje. Żeby nie być gołosłowną, dwa dni temu poszłam do Biedronki na zakupy i
Uwidziło mi się, że zgubiłam portfel i zrobiłam tam taki cyrk w tej Biedronce, że teraz już będę musiała robić zakupy przez internet, bo na pewno mnie tam nie obsłużą więcej. Łącznie z tym, że dałam facetowi mój numer telefonu, żeby do mnie zadzwonił, jakby ktoś znalazł. Potem żądałam informacji, gdzie jest najbliższy komisariat policji, bo przecież muszę zgłosić. No ale okazało się, jak wróciliśmy do domu, że portfel leży na półce spokojnie. Także no rzeczywiście ta róża tutaj dużo tej komedii bierze się z życia po prostu. Często pisarz nie wymyśli czegoś, co w życiu by nie wymyślił czegoś, co przynosi życie. Ja nie wiem, odbiegłam w ogóle od tematu. Ale spokojnie, bo to miało być moje kolejne pytanie, także spokojnie dalej jesteśmy w temacie. Chciałam jeszcze wrócić na moment do Gucia, do właśnie tej decyzji o pisaniu z punktu widzenia psa, ponieważ wydaje mi się to decyzja dosyć odważna, bo właśnie chyba trudno jest znaleźć ten taki złoty środek, żeby to nie było kierowane do dzieci, tylko dalej do dorosłych, a jednocześnie jak ty się, wydaje mi się, że świetnie się odnajdujesz właśnie w pisaniu z jego punktu widzenia, a to jest dosyć trudne, żeby nie zrobić go za bardzo takim ludzkim, tylko żeby dalej został psem, a jednocześnie pozwolić mu na te komentarze, czasami nawet polityczne. Tak, ja słyszałam komentarz taki, że Gucio jest psem lewakiem. Jest. Moim zdaniem też. Głosowałby na Biedronie, jak to. Tak mówił właśnie. Znaczy to jest tak, że jak spojrzę na tego mojego Gucia, to on nie mówi, ale wystarczy właśnie, że popatrzy i ja już wszystko wiem, co on ma mi do powiedzenia. Zazwyczaj nie jest to nic sympatycznego i gdyby tak rzeczywiście w te Wigilię psy mogły mówić, no to ja nie wiem, czy ja bym chciała, żeby tak było, bo pewnie by nam powiedział, co o nas myśli. No faktycznie jest takie zagrożenie, że czytelnicy mogą, ci, którzy nie czytali, myślę, którzy jeszcze nie sięgnęli po te książki, mogą pomyśleć, że co to za infantylny pomysł, gadający pies. No na pewno dla dzieci, do tego jeszcze okładki. Nie ma na okładkach flaków, ani żadnej siekiery, ani krew się nie leje, więc tylko są właśnie domki takie. Ja tak na marginesie z tych okładek jestem bardzo zadowolona, ponieważ kiedy wystarczy poszukać w internecie, są takie strony, gdzie porównuje się okładki. Często można znaleźć te same obrazki na różnych okładkach różnych autorów, różnych wydawnictw. To są z tak zwanych stoków wydawnictwa kupują gotowe obrazki, które później jakoś tam adaptują na okładkę. U mnie na szczęście tak nie było. Ponieważ ja od początku trochę się tam źle zachowywałam w tym wydawnictwie, przyszła debiutantka i zaczęła pyskować od razu. Powiedziałam, że bo przedstawiono mi taki pomysł, jak mniej więcej będą wyglądać te okładki. I tam pokazano mi taką okładkę różową, fioletową jakąś taką. Ja mówię, co to jest kiczowate, ja nie chcę takiego kiczowatego. I chciałam bardzo, żeby na pierwszej okładce był familok, taka śląska kamienica ceglana, gdzieś tam tym smogiem, dymem opruszona, ponieważ akcja właśnie dzieje się w familoku i w ogóle jest osadzona w moim rodzinnym Chorzowie. No i wywalczyłam ten familok i później już wymyślono w wydawnictwie, ponieważ to jest seria, więc musi się jakoś wyróżniać na tle innych i mieć jakiś taki punkt wspólny, że będą to domki za każdym razem. Te okładki robi graficzka Ilona Gostyńska-Rymkiewicz, która później już do mnie wypisywała, że więcej białego domku nie rób, bo to będzie źle wyglądało, już były dwa białe, teraz już mam zakaz, nie może być żaden biały domek. Dobrze, że kolejny był hotel. Tak. Także teraz też patrzę pod tym kątem, kiedy wymyślam kolejną fabułę. I to, tak wracając do tego Gucia, to jest też tak, że rynek jest przesycony, jak na niego spojrzymy, kryminałami. Wydaje się, przepraszam, rocznie około 300 polskich kryminałów nowych. Już nie mówię, ile zagranicznych, kilka tysięcy. Więc trzeba jakoś się wyróżnić na tym tle, więc moim pomysłem na tą inność był właśnie pies Gucio. I myślę, że każdy, kto przeczyta te książki, no to porzuci obawy, że jest to infantylne. Myślę, że Gucio jest dość wyszczekany i no, taki właśnie ironicznie spogląda na rzeczywistość. Odniosę się do tego, co powiedziałaś odnośnie okładek, to znaczy
coś w tym jest. Kiedyś moja mama wypożyczyła 5 kryminałów i jak zobaczyłam, to najpierw myślałam, że to jest ta sama seria, ponieważ na każdej była ta sama kolorystyka, wszystkie były szare i na każdej był znikający we mgle mężczyzna, oddalający się. A to nie był, broń Boże, ten sam autor, ani nawet to samo wydawnictwo. To są w ogóle, to mi mówiły autorki powieści obyczajowych, że jest taka... Zrobiono badania i wyszło na to, że najlepiej, żeby na okładce takiej powieści obyczajowej dla kobiet takiej była, takie molo, gdzieś tam wchodzące w jezioro i kobieta stojąca tyłem na tym molu. No, także jak się popatrzy w księgarniach, to faktycznie jest tego trochę. No, nie wiem, no myślę, że muszą się jakoś wyróżnić te okładki też. I na przykład na targach książki ostatnio podsłuchiwałam rozmowę czytelniczek, które nie czytały żadnej mojej książki, stały nad półką tam na stoisku wydawnictwa i zastanawiały się, którą kupić, biorąc pod uwagę, która okładka im się najbardziej podoba. No ja nie mam nic przeciwko, bo to jest seria, ale można czytać na wyrywki, bo w każdej jest osobna zagadka kryminalna do rozwiązania. No tyle, że te losy bohaterów się ciągną przez wszystkie części. A w takim razie podejmiemy ten temat bohaterów. Tak jak powiedziałaś, oni są dosyć oryginalni i wydaje mi się, właśnie chciałam cię zapytać, czy to też jest... zabieg celowy, ponieważ wydaje mi się, że każdy z nich, nie mówię tylko o Guciu, ale właśnie i główny bohater Szymon Solański i Róża są bardzo nietypowi jak na bohaterów jakiejkolwiek książki w ogóle, ponieważ Solański gdzieś, no może to, że jest samotny, gdzieś tam zbiega się z właśnie takim typowym detektywem powieściowym. Natomiast poza tym nie jest jakimś takim ironicznym podrywaczem, jak w większości to się zdarza, który zapija smutki w barze, a właśnie taką osobą z kolei, która gdzieś zapija swoje niepowodzenia życiowe, jest Róża. Czy nie bałaś się, budując te postaci, że one mogą właśnie gdzieś nie podejść czytelnikom? Szczególnie wydaje mi się ta Róża, ponieważ ona jest no, tak bardzo nietypowa jak na kobiecą postać, że czytanie o niej no, albo komuś podejdzie, albo nie. I nawet miałam, szczerze mówiąc, takie myśli, że... być może właśnie kobiety, które nie utożsamiałyby się z nią, mogłyby się poczuć w jakiś sposób urażone, czy miałyby ten opis tej postaci, która przynajmniej w pierwszej części no, ma ewidentną nadwagę i nie stara się jakoś tam z tego wyjść, tylko właśnie je chipsy i lody w łóżku. No, ktoś by mógł stwierdzić, że nie jak ta autorka przedstawia osoby z nadwagą. Nie bałaś się takich interpretacji? No ja myślę, że nie można zadowolić wszystkich czytelników i wręcz nie należy do tego dążyć, bo to jest niemożliwe. Ludzi jest bardzo dużo i każdy myśli co innego, więc nie ma sensu tutaj, nazwijmy to, grać pod publiczkę. Rzeczywiście te role trochę są odwrócone. Ja tak naprawdę chciałam na początku z tego Solańskiego zrobić takiego typowego detektywa, który tylko gdzieś tam chleje whisky w pubie i, no, i jest właśnie podrywaczem takim przystojnym. W ogóle sobie utożsamiałam, wyobrażałam go sobie jako Davida Tennanta, nie wiem, czy może panie będą kojarzyć aktor, który grał w serialu Broadchurch, więc ja ten Broadchurch oglądałem, miałam taki Solański, by mi się to podobał. No i tylko, że w trakcie pracy nad książkami wyszło, że on wcale nie jest aż taki, jak ja sobie go umyśliłam na początku. Troszkę sam się wykreował na, no trochę taką... Nie jest to najbystrzejszy detektyw, można powiedzieć, no ale na szczęście ma do pomocy Gucia i Róże, którzy mu tam jakoś go wspierają w tych śledztwach. No, zamiast kupować whisky, wydaje ostatnie pieniądze na aparat do USG dla schroniska dla zwierząt. No proszę, jaki dobry człowiek i do tego przystojny. No ale no, Róża faktycznie może... Znaczy, kto jest typową kobietą? No tu ciężko stwierdzić. Nie chciałam, żeby te postacie były plastikowe.
nie wiem, lalką Barbie i Kenem. Myślę, że tutaj Róża rzeczywiście w pierwszej części wygląda jak wygląda i się tym nie przejmuje i to jest moim zdaniem jej dobra cecha. I ja za to ją właśnie lubię, że ma gdzieś co inni sobie o niej myślą i robi to co chce. Także absolutnie, jeżeli ktoś się obraził, to trudno, ja nic za to nie poradzę. Nie miałam absolutnie zamiaru obrażać czytelników. Ale większość głosów, które słyszę, to Róża jest bardzo lubiana przez czytelniczki. Właśnie z drugiej strony tak pomyślałam, że ona się gdzieś wpisuje w jakiś taki trend, który ostatnio jest, żeby się nie wstydzić tego, jak się naprawdę wygląda, że instagramerki dodają zdjęcia bez jakiegoś retuszu czy bez makijażu i właśnie może w tą stronę ona gdzieś się wpisuje w to, co jest w tym momencie na czasie, że żeby się nie wstydzić tego, jak się wygląda i że to właśnie jest piękne. No oczywiście, najważniejsze to, co jest w środku. W środku Róża jest dobrym człowiekiem i to jest najistotniejsze. Chciałam się zapytać o ten Chorzów, o którym już wspomniałaś, bo to też trochę się ze sobą kłóci, bo jednocześnie wydaje się, że właśnie miejsce jest przedstawione, tak jak zresztą bohaterowie, tak bardzo przyziemnie, te familoki są opisane tak bardzo, bardzo brutalnie, z pokazaniem, jakie są brudne, śmierdzące, ze wszystkimi szczegółami i tak samo zresztą ich mieszkańcy, którzy nie są właśnie Barbie i Kenem, tylko jakby opisujesz ich jako ludzi właśnie w dużej mierze z nadwagą, źle ubranych, mówiących typowo śląskim językiem, tak bardzo, bardzo realistycznie, a z drugiej strony wydaje się, że podchodzisz do tego z bardzo dużą dozą sympatii i takiej trochę może tęsknoty za tym światem, który w tym momencie gdzieś jednak chyba znika, odchodzi w przeszłość. Więc proszę Państwa, ja zapraszam do Chorzowa na ulicę 11 listopada, tam gdzie jest osadzona akcja tych powieści. Tam dowiecie się Państwo, że ten świat absolutnie nie znika, ma się całkiem dobrze. Ponieważ też już właśnie słyszałam takie głosy, że co ona napisała, tak już nikt nie mieszka, tak już nikt nie żyje. To jest nieprawda. Ostatnio znalazłam jakiś taki artykuł o najbardziej niebezpiecznych ulicach, dzielnicach w każdym śląskim mieście, więc w Chorzowie była to ulica 11 listopada. Ja o tym nie wiedziałam, zaczynając pisać książkę. Znaczy wiedziałam, że ta dzielnica, tak zwana Cwajka, czyli druga dzielnica Chorzowa, to tam, kiedy się wyjdzie po zmroku, to lepiej nie wychodzić, bo można nie wrócić cało albo w ogóle. Można dostać w ucho od jakiegoś tam kibica ruchu albo w ogóle od kogokolwiek, nie wiadomo. Też specjalnie umieściłam tych bohaterów w takim miejscu, ponieważ Szymon Solański, kiedy go poznajemy, nie jest w najlepszym momencie swojego życia. I ta Cwajka, te rejony doskonale odzwierciedlają stan jego duszy, więc dlatego tam zamieszkał. A o tym, jak to rzeczywiście wygląda, ja lubię robić sobie takie tak zwane podróże z kryminałem, czyli wycieczki tropem kryminalnych bohaterów literackich. Biorę książkę jakiegoś autora i odwiedzam miejsca, które są tam opisane. Zrobiłam tak ze swoją książką, żeby porobić sobie te zdjęcia gdzieś tam tych miejsc, ponieważ nie musiałam ich odwiedzać przed rozpoczęciem pisania. Nie robiłam tak w Chorzowie tak zwanego researchu, ponieważ znam tam każdy kamień, każdy zakątek, ale potem poszłam sobie zrobić te zdjęcia stanęłam przed tą kamienicą na ulicy 11 listopada. Numer się nie zgadza, ja specjalnie zmieniłam, żeby tam nikt się nie obraził, że trupa w piwnicy podrzuciłam. Bo jeszcze trzeba powiedzieć, że jedną z bohaterek takich drugoplanowych pierwszej części, później też się pojawia, jest Brygida Buchta. To jest taka typowa śląska baba, która siedzi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w oknie z pinczerkiem pod pachą na poduszce i obserwuje okolice lepiej niż monitoring. Wszystko pinczerkiem, który sika przez okno, dodaję. No zdarza mu się. Właśnie, ona to jest jedyna postać, która tam mówi po śląsku w tej części, po to, żeby wszyscy zrozumieli, którzy też są spoza Śląska, żeby większość tekstu była dla nich jasna. Tylko ta jedna postać mówi nie więcej.
I właśnie poszłam robić to zdjęcie, nagle, no i patrzę na pierwszym piętrze, taka buchtowa siedzi rzeczywiście. I zauważyła mnie i mówi, pani robi zdjęcie? Mówię, tak, to ja się schowam. No i weszła do mieszkania, zasunęła firankę. Ja na szczęście już zdążyłam zrobić zdjęcie z nią, więc mam buchtową na fotografii. Po czym słyszę, już, odsunęła z powrotem i znowu usiadła i obserwowała. Także ten świat rzeczywiście istnieje i to jest też troszkę tak jak z tymi bohaterami, że nie chciałam, żeby to była laurka. Tak samo nie chciałam robić Chorzowowi laurki i opisywać, jakie to jest cudowne, czyste, piękne miasto. Jest piękne, ale na swój sposób. Jest też piękne przez to, że ma mankamenty. Więc opisałam je takim, jaki jest i rzeczywiście te familoki tak wyglądają. Weszłam do tej, do bramy tego familoka opisanego, żeby zrobić rekonesans. No i proszę Państwa, nie radzę, nie radzę. Naprawdę, no robi to wrażenie. Ja już zapomniałam, że rzeczywiście tak może to wszystko wyglądać, ale naprawdę wygląda. Obok tej kamienicy postawiono, ponieważ tam wyburzono coś tam i postawiono nowy apartamentowiec taki z płotem, z kamerami. Pasuje to tylko kolorystycznie, bo zrobili szarą elewację, czerwone wokół okien, czerwona farba. No i poza tym to nie pasuje, ponieważ nie ma szans, żeby pogodzić te dwa różne światy. Kiedyś napisała do mnie czytelniczka, której koleżanka mieszka dokładnie właśnie w tym apartamentowcu na parterze. I tam są balkony, więc ta koleżanka suszyła pranie na takiej metalowej suszarce na tym balkonie. Kiedy rano wstała, nie było suszarki. Ktoś ukradł suszarkę razem z praniem, razem z ubraniami. No najprawdopodobniej na złom te suszarka, ale po co mu ubrania czyjeś, no nie wiadomo. Ale tak wygląda właśnie cwajka, także to nie jest nic wymyślone. A robiłaś wcześniej jakiś taki właśnie większy rekonesans? Przeprowadzałaś rozmowy z jakimiś ludźmi mieszkającymi w tych familokach? Miałaś taką styczność konkretnie z tym światem, czy tak właśnie tylko z obserwacji? Ja z tym światem mam styczność od urodzenia, ponieważ urodziłam się w Chorzowie i przez pierwsze lata mieszkałam w takim... To była kamienica, nie dokładnie familok, ale kiedy wyszło się na takie podwórko, studnie, no to tam już wyglądało tak jak w familoku. Zero, w ogóle, że tam światło słoneczne dochodziło, to cud. Kiedy się wyprowadziliśmy stamtąd, to jakieś pół roku później zawaliły się balkony, które były na tym od podwórka. Także to jest też tak, jeśli chodzi o język śląski, jak i w ogóle ten właśnie opisany świat, że tym się przesiąka. Ja urodziłam się w Chorzowie, mój tata się urodził w Chorzowie, ale już moja mama i moi dziadkowie nie, więc my tam mamy takie podziały, jak to tam te krzoki, pnioki i tak dalej, kto się gdzie urodził i gdzie mieszka, w związku z tym ile w nim jest Ślązaka. U mnie w domu w związku z tym nigdy się nie mówiło po śląsku, ale ja to wszystko rozumiem i umiem powiedzieć z odpowiednim akcentem, ponieważ chodziłam do szkoły w Chorzowie, całe dzieciństwo tam spędziłam, więc tym przesiąknęłam. I tak samo właśnie takim po prostu zwyczajnym życiem. No, apartamentowce się pojawiły niedawno i ten taki high life. To ja jestem Gorolem, bo ja jestem z Dąbrowy Górniczej. O, to ty jesteś straszny. To właśnie nie powinnyśmy rozmawiać w ogóle. W ogóle powinniśmy się tu pokłócić, bo nie wiem, Kraków kogo nie lubi? Syrenki. Jakiegoś, ale macie jakieś miasto? Nie, Warszawy może, nie? No, to bardziej chyba jak Wisła i Krakowia, że można porównać. Albo jak Żydzi i Palestyńczycy. Dokładnie, to tak samo jest Katowice, czy tam Śląsk, a Zagłębie. No to oczywiście wszystko gdzieś tam wynika z jakichś zaszłości historycznych i podziałów wcześniejszych. My byliśmy zawsze polscy, a wy zawsze niemieccy. No i właśnie tak, opcja niemiecka, dziadek z Wehrmachtu i te sprawy. Dokładnie. No i rzeczywiście, no ale to teraz myślę już się traktuje w charakterze żartu. Raczej nie. Chociaż pamiętam, czytałam powieść profesora Zbigniewa Białasa, one się dzieją właśnie w Sosnowcu i tam on, w sumie on jest z Zawiercia, więc w ogóle już nie ten, ale stanął po stronie Sosnowca, ponieważ tam mieszka i opisał scenę, kiedy przychodzi bohater do teatru w Gliwicach i widzi tam
a bohater jest z Sosnowca i widzi ślązaczki na widowni i wszystkie jak jeden mąż nie mają talii, za to mają wąsy i zrośnięte brwi. No. A my mówimy z kolei, co cię może spotkać najlepszego w Sosnowcu, autobus powrotny do Katowic. Dokładnie. Ale rozmawiamy dalej, nie będziemy się... Tak, dalej rozmawiamy. Ja przez całe studia musiałam się zmagać z tym, że jak mówiłam, że jestem z Dąbrowy, to wszyscy mówili, a tak Śląsk. A ja mówiłam, że no spróbuj to powiedzieć w Dąbrowie. To albo możesz... w Katowicach spróbuj właśnie, to powiedzieć. Dokładnie. Chciałam cię teraz zapytać, ponieważ jesteś, prowadzisz portal Kawiarenka Kryminalna, więc jak to było? Czy najpierw zaczęłaś sama pisać kryminały, czy najpierw właśnie byłaś zainteresowana tym gatunkiem i raczej chciałaś bardziej recenzować? Zdecydowanie najpierw byłam czytelniczką kryminałów. W zasadzie już od dzieciństwa, jeszcze w podstawówce chodziłam do Chorzowskiej Biblioteki i tam wypożyczałam wszystkie po kolei Agaty Christie i później Joanny Chmielewskie, Sherlocki Holmesy, aż mi zabrakło tych tomów, już nie miałam później co czytać, co też wpływało na moją psychikę. I kiedy szłam spać, gasiłam światło i była szafa otwarta w pokoju, to nie mogłam zasnąć, musiałam wstać, zapalić światło, zamknąć szafę i dopiero wtedy czułam się bezpiecznie. Także gdzieś ten kryminał od małego troszkę wpłynął na mnie. I ponieważ kocham czytać kryminały, to też chciałam je pisać. Lubię czytać powieści, takie również takie właśnie lżejsze, z humorem, o może nie lżejsze, ale z humorem, więc też takie chciałam napisać. To wszystko gdzieś tam wypłynęło z miłości do gatunku. No i założyłam kawiarenkę i dopiero później zaczęłam pisać, w związku z tym, że teraz cały czas piszę, więc mam mniej czasu na recenzowanie. No i też mam takie wrażenie, że już troszkę mi nie wypada na przykład recenzować polskich kryminałów, no bo jak napiszę, że mi się coś nie podobało, to później powiedzą, że złośliwie. Więc... Albo potem sami napiszą ci gorszą recenzję. Tak, także staram się raczej te zagraniczne, ale mój mąż ze mną prowadzi ten portal, także on, na niego zwalam teraz brudną robotę. A czym sama się sugerujesz przy wyborze, to znaczy może nie przy wyborze, tylko co tobie podoba się najbardziej, co ciebie najbardziej pociąga, jak czytasz właśnie kryminał i czy tym się potem też kierujesz przy pisaniu, czy zupełnie rozdzielasz te dwie kwestie? Szukam w kryminałach takiego tła, jak je tu nazwać, chcę poznać jakieś miejsca, w których może nigdy bym nie była, gdybym nie przeczytała tej książki, ludzi tam mieszkających. Trochę to właśnie to tło takie społeczno-demograficzno-geograficzne bardzo mnie w kryminałach interesuje i myślę, że właśnie ten gatunek świetnie spełnia się w tej roli takiej poznawczej różnych miejsc na świecie. Gdy tego nie ma, sama ta zagadka kryminalna mi nie wystarcza. Dlatego też w swoich książkach staram się przybliżać miejsca, o których piszę. Te miejsca to, ponieważ Chorzów jest w pierwszej części, on się też zawsze pojawia w każdej kolejnej po trochu, no bo ci bohaterowie na tym 11 listopada z tą Buchtową gdzieś tam mieszkają, więc siłą rzeczy, ale też później główną akcję przenoszę w inne miejsca, w miejsca mnie bliskie. Nie chcę, żeby to było, nie wiem, tam jakaś miejscowość, do której pojechałam na weekend, na urlop, tylko właśnie bliższe. Dlatego w drugiej części w Zbrodni nad Urwiskiem to jest Irlandia, ponieważ ja przez 3 lata mieszkałam w Irlandii. W Strzałach nad Jeziorem to jest Barlinek. Na pewno Państwo kojarzą podłogę barlinecką, deski barlineckie, więc to stamtąd ta moja rodzina mieszka po prostu i całe życie, całe dzieciństwo jeździłam tam na wakacje. I tu trochę z tym researchem, ponieważ no, naprawdę tam znam też każdy kąt w tym Barlinku. No tak mi się wydawało. I później napisałam Strzały i oddałam je do redakcji, po czym syn mojego kuzyna miał chrzest, pojechaliśmy tam. Jest taka scena w Strzałach, kiedy Róża szuka toalety w centrum miasta, więc wiecie Państwo, jak to jest w centrum miasta i toaleta, nigdy jej nie można znaleźć. Nie wiem, jak się wysiądzie w Warszawie na dworcu, no to jak już się minie te złote tarasy, to nie ma po prostu nigdzie, więc mówię, no jak nie ma tamto w Barlinku, przecież też nie ma, nie? No i napisałam, że w związku z tym tam jest to i to i ona w tym to i to. Jak to, nie będę tutaj spoilerów robić. W każdym razie idziemy sobie na spacer nad jeziorem.
patrzę dokładnie w tym miejscu, gdzie napisałam, że nie ma tej toalety, stoi nowo wybudowana toaleta. Więc, to też było obok. No i w każdym razie szybko do redaktorki pisałam, że no niestety proszę mi to oddać, ja tu muszę pozmieniać co nieco. Także rzeczywiście ten research jest, trzeba aktualizować swoje wyobrażenie o danym miejscu. I jeszcze co tam, z miejsc. No Zdrojowice jest to, czyli miejscowość z czwartego tomu, Złocza i się na szczycie, ona nie istnieje. Aczkolwiek jest takim zlepkiem z różnych beskidzkich miejscowości, które też w jakiś sposób są mi tam bliskie. No i najnowsze morderstwo w hotelu Katowic, to wiadomo, Katowice. No tutaj w Katowicach ja studiowałam. Te Katowice bardzo się zmieniły od czasu moich studiów, kiedy my chcieliśmy ze znajomymi gdzieś pójść po zajęciach, to nie mieliśmy gdzie, to nie jest Kraków, więc było tak, że trzeba było jeździć na imprezy, na akademiki, które są w sąsiedniej dzielnicy na Ligocie, to 40 minut autobusem. Później nie było jak stamtąd wrócić, więc my wszyscy jak zombie gdzieś tam do tej 5 rano na jakiś autobus czekaliśmy. A teraz naprawdę centrum Katowic wypiękniało. Mamy ulicę Mariacką, gdzie wszystkie kluby się tam znajdują i można imprezować dowoli. Mamy strefę kultury, gdzie jest budynek, piękny budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej, Spodek, później Międzynarodowe Centrum Kongresowe, tam gdzie targi książki właśnie się odbywają, z takim zielonym, pokrytym trawą dachem. Także bardzo jestem dumna z tych Katowic, że tak się zmieniły i też chciałam to oddać, bo też tutaj ty będziesz wiedziała, ale państwo, którzy nie są ze Śląska, też na przykład moja rodzina z Barlinka, oni się zawsze dziwili, jak to jest, że na przykład po jednej jest ulica Katowicka, ona później, Katowicka jest w Chorzowie. Później cały czas leci prosto, później się przemienia w Chorzowską i ona już jest wtedy w Katowicach. Przy czym po jednej stronie ulicy, już nie wiem czy katowickiej czy chorzowskiej, chyba już chorzowskiej, jest Chorzów, Park Śląski teraz. Chociaż Wojciech Kuczok mówi, że Śląska to jest kiełbasa, a to jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku i wszyscy tak mówią. No ale w każdym razie Park Chorzowski jest po jednej stronie ulicy, po drugiej stronie ulicy już są Katowice i osiedle Tysiąclecia. Więc to jest dla kogoś, kto jest spoza regionu, to jest niezrozumiałe, bo jest taka mozaika, taki zlepek. Że w sumie cały region tak wygląda. Tak, to jest takie jedno wielkie... Zmieniają się tylko tabliczki, tak. Jak się przejeżdża. Dąbrowa, Sosnowiec, Będzin, nie wiadomo, Katowice, gdzie się jest. Tak. Można się pogubić i właśnie można pracować w jednym miejscu, mieszkać w drugim, a później jeszcze z znajomymi spotykać się w trzecim mieście. Dlatego to, no te Katowice to też zawsze, ja mieszkam w Chorzowie, ale to tak jak u siebie. No zresztą jest też komunikacja miejska, którą można jednym tramwajem dojechać z Dąbrowy do Katowic, do Chorzowa, do Rudy Śląskiej zasadniczo, praktycznie się nie przesiadając. Tak, także zapraszam do Katowic. A ja do Dąbrowy też zapraszam. A chciałam cię jeszcze zapytać, ponieważ właśnie w tej ostatniej książce piszesz dużo o takim środowisku celebrytów i hejterów internetowych. Czy ty też już zdążyłaś się z tym spotkać, z takimi hejterami internetowymi właśnie w swojej karierze, czy też to bardziej tak z obserwacji? To jest tak, że no rzeczywiście internet... wyzwala w ludziach jakieś takie pokłady, nie wiem jak to nazwać, no to tak naprawdę to nie jest odwaga, to jest tchórzostwo, ponieważ no ludzie potrafią napisać coś komuś, czego w życiu by mu nie powiedzieli prosto w twarz, bo czują się anonimowi przez to, że występują w sieci, mimo że na portalach społecznościowych podpisują się tak naprawdę imieniem i nazwiskiem. To jakoś nie dociera, ale przez ten dystans czują się bezkarni. Myślę, że pisarze trochę w mniejszym stopniu odczuwają ten internetowy hejt. Ja w większości, w nie wiem, 99% z bardzo sympatycznymi komentarzami się spotykam. I nie mówię tu o recenzjach, bo no, recenzje też w większości są dobre, ale nawet jak są złe, no to zawsze z nich można coś wyciągnąć, jeśli to są recenzje, a nie ktoś napisze, bo było głupie, bo głupie. Nie? No bo to wiadomo, że to ktoś po prostu coś kogoś boli.
A jeśli chodzi o, no tak, mogę powiedzieć, to w sumie uważam, że się nie powinno o tym mówić, bo hejter tylko czeka na to, że na uwagę, na to, że się zwróci na niego uwagę i wtedy ma podstawy do tego, że o, naprawdę istnieje, mam coś do powiedzenia. Mam jedną taką osobę, która gdzieś tam, jak tylko znajduje ku temu jakiś, nawet nie powód, ale po prostu możliwość, to zaraz coś tam wypisuje. Jest już poblokowane na wszystkich możliwych portalach, także troszkę tutaj zepsułam zabawę. No niestety, i jak no, ta książka Morderstwo w hotelu Katowice w sumie oczywiście przez przypadek się wpisała niestety w ostatnie wydarzenia w Gdańsku, w naszym kraju. Rzeczywiście ta mowa nienawiści, jak to teraz się mówi, potrafi doprowadzić do tragedii. Mogłoby się wydawać, że to jest, a ktoś tam coś powiedział. I może, nie wiem, ja potrafię nad tym przejść do porządku dziennego i po prostu to olać, ale nie każdy potrafi i dlatego trzeba ważyć słowa. No właśnie, czytając nawet na jakimś portalu opinie, już zdążyłam przeczytać może nie jakieś wypowiedzi hejtera, ale jakieś uwagi w rodzaju jesteś kobietą, powinnaś pisać z punktu widzenia kobiety, a tu już detektyw musi być mężczyzną. No nawet takie uwagi, że ktoś zawsze znajdzie jakąś dziurę w całym. Ja to nie mam nic przeciwko, może nie każdy sobie tam... Znaczy wiadomo, że ja mam swoją wizję, no i tutaj, nie, tak jak już wcześniej mówiłyśmy, nie będę się dostosowywać do opinii każdego, bo nic by z tego nie wyszło. Ale każdy może zgłaszać swoje uwagi jak najbardziej. Zawsze może coś z tego ciekawego wyciągnę, żeby poprawić te książki. No ale wszelkie jakieś takie przekraczanie granicy, no to tego nie zamierzam tolerować. A chciałabym cię zapytać, jakich rad byś udzieliła osobie początkującej jako autor na polskim rynku w tym momencie? Czy łatwo jest, czy trudno przebić się w tym momencie i na co jakby trzeba zwracać uwagę? No, każdy przypadek oczywiście jest inny. U mnie to nie było takie proste, ponieważ jak tak policzyłam, to 7 lat zajęło mi wydanie książki, odkąd sobie umyśliłam, że będę pisać. Na pewno warto się cały czas uczyć, warto brać udział w różnych warsztatach, słuchać tego, co mają do powiedzenia ci, którzy już piszą i przede wszystkim dużo czytać, bo tak naprawdę przy takim gatunku, jakim jest kryminał, wszystkiego można się już, no wszystko już było, umówmy się, naprawdę wszystko już było i jest to pewien schemat, co nie jest złe, to nie jest zarzut, no na tym polega, tego oczekuje czytelnik, więc wszystko jest już w literaturze i jeżeli wystarczająco dużo się tego naczytamy, no to gdzieś właśnie też znowu tym przesiąkniemy. Polecam warsztaty na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. To jest naprawdę świetna sprawa. Można tam się bardzo dużo nauczyć. Mnie też dużo pomogły warsztaty scenariopisarskie, bo właśnie kryminał jest takim gatunkiem, który ma te punkty zwrotne, te jakieś takie elementy, które zawsze muszą się zawrzeć w nim. I tutaj to jest bardzo podobne do pisania scenariuszy, gdzie można się nauczyć tej dyscypliny i takiego konstruowania samej fabuły. Więc bardzo, bardzo mi scenariuszowe warsztaty pomogły. Poza tym trzeba się uzbroić w cierpliwość i się tak łatwo nie poddawać, ponieważ, no ja mówię, 7 lat, nie? To trochę trwało. Zanim napisałam Tajemniczą śmierć Marianny Biel, to napisałam też już, a nawet nie pamiętam tytułu, jakąś taką powieść niby, którą wysłałam do wydawców, nikt się nie odezwał. No trudno, no po prostu zasiadłam na nowo do pisania. Kiedy wysłałam tę pierwszą książkę do wydawców, to najpierw zrobiłam taką listę wszystkich wydawców, podzieliłam ją na grupy, trzy grupy, tych takich najfajniejszych, których rzeczywiście bym chciała, potem tę środkową, no i taką już ostatnią deskę ratunku. No najpierw wysłałam do tych pierwszych, i zawsze piszą, że 3 miesiące trzeba czekać. Ja przez miesiąc czekałam, dobrze, że nie przez 3, bo by mnie odwieźli. Nie wiem, jaki macie u nas, jest toszek,
czy tam jakiś ten, no właśnie, więc tam by mnie na pewno odwieźli po tych 3 miesiącach. Na szczęście trwało to tylko miesiąc, ale gryzłam tynk ze ściany, sprawdzając 10 razy dziennie, 10 razy na godzinę, czy ktoś nie odpisał. I po miesiącu pierwsze odpowiedzi przyszły, więc wtedy już mogłam odetchnąć z ulgą i wybrałam wydawnictwo dolnośląskie, ponieważ no, najlepsze warunki zaproponowali. Także to jest wszystko bardzo... To później wcale nie jest koniec nerwów, ponieważ kiedy... Tak naprawdę książka jest produktem i tu nie ma się co za dużo obrażać na to. Oczywiście każdy próbuje jakoś od strony artystycznej do tego podejść i coś od siebie tam dać, ale wydawnictwo nie jest jakąś spółką charytatywną, która tutaj po prostu nam wyda, bo my chcemy i musi to sprzedać, więc wszyscy patrzą na to tak właśnie z takiego rynkowego, takie rynkowe podejście do tego mają i też trzeba już samemu o tym myśleć. Niestety dzisiaj pisarz nie może tylko usiąść i pisać, na tym się jego rola nie kończy. Musi też potrafić niestety oglądać swoją gębę na Facebooku i codziennie robić sobie te zdjęcia i je wrzucać. To nie jest to, że my jesteśmy tacy próżni i tak bardzo nam sami się sobie podobamy. Wręcz przeciwnie, po prostu tak to wygląda i trzeba być częścią składową całego tego pakietu, więc to też nie jest proste, a potem trzeba jeszcze się uzbroić w taką, nie wiem, ogłuchnąć może, bo nie wszyscy inni autorzy są zadowoleni, że pojawia się konkurencja, więc tu też się nie należy przejmować. Generalnie trzeba mieć twardy tyłek pod tym względem i pod względem siedzenia i pisania całymi dniami, bo na tym to polega. Ty masz jeszcze tą zaletę, że jeśli chodzi o wrzucanie zdjęć na Facebooka, to zawsze możesz jeszcze wrzucać zdjęcia Gucia. Tak. I one wtedy też na pewno będą miały dużo lajków. Chciałam cię też zapytać o twoje plany na przyszłość. Czy zamierzasz dalej kontynuować serię z detektywem Solańskim, Guciem i Różą, czy też myślisz o jakiejś innej, może serii, może książce? I o jeszcze jedną rzecz, czy jak będziesz zostawiała ten cykl, kończyła, to czy myślisz o tym, żeby jakby iść dalej w tym kierunku i również jako bohatera książkowego widzisz jakieś zwierzę, może tym razem kota, czy też zupełnie zostawisz ten motyw? Pomysły są różne. Na razie nie kończę cyklu, ponieważ... Czy też znowu marketing. Byłam w wydawnictwie ostatnio i pokazano mi takie tabelki w Excelu, wiecie tam. No i one rośnie to wszystko, czyli rośnie zainteresowanie. W związku z tym, że ludzie chcą czytać, no to ja mogę pisać. To jest z jednej strony dla mnie ułatwienie, ponieważ ja już znam ten świat, znam tych bohaterów i w związku z tym prościej mi się pisze. Z drugiej strony jest to wyzwanie, ponieważ muszę za każdym razem wymyślić jednak coś nowego, jakiś nowy temat, nowe miejsce, w inny sposób podejść do tego wszystkiego, żeby po prostu czytelnik się nie nudził i żebym ja się też nie nudziła przy pisaniu tego. Dlatego nie, na razie jeszcze będzie kryminał pod psem dalej. Pomysły co dalej są różne. Ja się śmieję, że Gucio jest jak Lenin, wiecznie żywy, więc ten książkowy przynajmniej. Więc nie wiem, czy będę tak szybko kończyć. To wszystko zależy od Państwa, od czytelników, czy będziecie Państwo chcieli czytać o Guciu. Ale Brunhilda też ma potencjał. No ja wiem, chociaż ostatnio... Ja nie jestem taka kociara, szczerze mówiąc. Ja zawsze właśnie byłam... Może wyjaśnię, że Brunhilda jest kotem. Ja jestem psiarą. Zdecydowanie od małego zawsze miałam psy. A kotów się bałam. Kiedyś byliśmy na jakichś wakacjach i mój mąż uwielbia koty. Jakiś się przyczepił do nas i zamiast do mojego męża, to do mnie i wokół, na plaży to było, ja wokół leżaka uciekałam przed tym kotem, a on za mną. Więc później przeczytałam, że koty wyczuwają, jak się ktoś ich boi i tak specjalnie. Więc on mnie śledził i naprawdę nie za bardzo, ale ostatnio zaczęły do nas przychodzić koty sąsiadów. No bo to nie są nasze koty wszystko, jak tam widzicie Państwo na zdjęciach. One przyłażą do nas, mieszkają gdzie indziej, ale przyłażą do nas i siedzą na naszej kanapie. Więc ja tak powolutku, pomalutku troszkę się do nich zaczęłam przekonywać. Zobaczymy, no. Nie wiem, jednak bliżej mi do duszy psa niż kota.
ale doceniam te zwierzęta. No zobaczymy, co to będzie. Może też coś na poważnie, chociaż nie wiem, czy mi na to moja dusza pozwoli. Zresztą to nie trzeba wybierać. Tutaj też są poważne motywy, więc to nie jest tak, że jakby cała książka jest taka śmieszna. Tak, tak, tylko że też postrzeganie komedii kryminalnej jest takie, że komedia kryminalna to na pewno jakieś głupoty. Tylko tam, nie wiem, gagi same. No tymczasem, no ja się staram, znaczy tak naprawdę to jest tak, że każda komedia u zasady powinna być dramatem, tragedią. Mówić o jakimś poważnym problemie i dopiero stąd gdzieś tam wypływa ten wątek komediowy. No ja się staram tak do tego podchodzić, żeby każda książka miała jakiś temat, jakiś taki motyw przewodni i mówiła też o czymś, a nie tylko była poszukiwaniem zabójcy i jakimiś tam heheszkami. Tak. No, wydaje się przynajmniej mnie, że ci to wychodzi pod tym względem, że to jest trochę jak u Woody'ego Allena, że można w komediowy sposób przedstawić prawdziwe problemy, takie jak na przykład właśnie samotność czy ta przeszłość jakby każdego z bohaterów, która jest no taka raczej niewesoła. Proszę to zdanie na następną okładkę jako blurb, jak u Woody'ego Allena, bardzo mi się podoba. Dobrze, to w takim razie tyle ode mnie, a teraz oddam... Tak, teraz quiz. Dla pana, który z tego ma. Teraz oddam głos chętnym. Właśnie, czekam. Czy ktoś by chciał zadać jakieś pytanie? Kiedy piszę, to nie myślę o czytelniku tak naprawdę. Piszę to, co sama chcę napisać. A jak czytelnik to odbierze, no to dopiero jest zagadka po wydaniu książki. Nie, no to znowu wracamy do tego, że nie można tak robić, bo po prostu czytelnicy są różni. To nie jest tak, że tylko nie wiem, starsze panie czytają, prawda, bo to różne tam później są statystyki. Chociaż ja ostatnio odkryłam taką prawidłowość, bo mam wiele znajomych, czy też poznałam właśnie przez wydawanie książek, takim mniej więcej w moim wieku, może trochę młodsze dziewczyny i one później mi piszą: moja mama mi zabrała książkę i nie chce oddać, ona czyta. Następna, moja mama, więc mamy moich koleżanek, to chyba jest największa grupa moich czytelniczek, ale też panowie czytają jak najbardziej. Także tutaj ciężko uogólnić i ciężko jakiegoś takiego statystycznego czytelnika stworzyć i odnosić się do niego. Odnoszę się do podgatunku, który sobie obrałam. To znaczy, to nie mogą być jakieś bardzo krwawe, okrutne kryminały, no bo jednak jest to tak zwany cozy crime, czyli gdzieś tam to musi być wszystko stonowane. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale już mi skleroza niestety zabrała. Dobra, może później sobie przypomnę. To ja się może wtrącę, że właśnie odnośnie zabierania książek, to moja babcia zachwycona pomysłem już mi mówiła, że koniecznie mam jej przywieźć wszystkie twoje książki. No, tak to tak właśnie potwierdza. Dokładnie. Ktoś jeszcze chciałby zadać? Mówię, bo wspominałeś tutaj warsztatach scenariu pisarstwa i jak rozumiem, też oglądasz dużo filmów, seriali kryminalnych, mogłabyś nam powiedzieć, które gdzieś tam cię ostatnio... Nawet nie tyle zainspirowało, ale na tyle zainteresowało, że mogłabyś śmiało powiedzieć, oglądaj. No, teraz to jest tak, że seriale są lepsze niż filmy w większości i naprawdę no, fantastyczne są teraz seriale. Moim takim ukochanym serialem jest Breaking Bad, więc no, to jest w sumie okrutny, straszny serial o straszne rzeczy opisujący, ale jednocześnie tak zabawny i to jest właśnie to, co ja lubię. Gdzieś tam w każdej książce, w każdym filmie, w każdym serialu gdzieś szukam tego humoru. Jak autor nie ma poczucia humoru, to po prostu odechciewa mi się czytać. Ja nie mówię, że to ma być zaraz cały czas śmieszne, ale gdzieś tam te przebłyski, żeby były. Więc Breaking Bad to jest ten mój numer jeden. Potem zaczęłam oglądać też
ten Better Call Saul to jest również, to jakby dzieje się przed Breaking Bad, ale to już jest troszkę inna poetyka, tym wolniej to wszystko płynie. Tylko czekam, aż Jesse Pinkman się wreszcie pojawi, mam nadzieję. Ostatnio oglądałam taki miniserial z Hugh Grantem. Właśnie to jest kolejny znak tego, że seriale są lepsze niż filmy, bo aktorzy, których dotąd oglądaliśmy tylko w filmach, zaczynają występować w serialach. Jak się to nazywało? Skandal w angielskim stylu chyba. Hugh Grant gra premiera, co już ma obcykane po Love Actually. I tam też były elementy takiego brytyjskiego humoru. Bardzo to było fajne. Co tam jeszcze? Właśnie ostatnio to mam też problemy w ogóle z czasem, także tylko siedzę i piszę, ale to mi się udało obejrzeć. Z filmów Green Book na przykład, bardzo mi się podobał. Nie wiem, czy już Państwo widzieli. Nominowany do Oscara. Również zabawny. Ja nie wiem, no wszędzie gdzieś tam się tego humoru doszukuje. Także, a jak jeżeli Państwo widzieli jakiś fajny serial, to proszę mi polecić, to będę wtedy męża namówię, będziemy oglądać. Doszukujesz tego humoru. Tak, że doszukujesz się wszędzie humoru. No więc... Czy ten podgatunek, który reprezentujesz tej komedii kryminalnej, ma twoim zdaniem charakter progresywny? Co mówią wydawcy, co mówią krytycy? Czy ten kierunek się będzie rozwijał i jak duża konkurencja jest w łonie tego samego podgatunku? To było tak przez lata, że mieliśmy Joannę Chmielewską i ona przez dziesiątki lat bawiła Polaków. Potem była dopiero ten współczesny kryminał gdzieś tam się od Marka Krajewskiego od 99 roku zaczął i wtedy nie było komedii kryminalnej, bo Chmielewska już miała te ostatnie powieści, to już nie były aż tak popularne jak te pierwsze. I dopiero w ostatnich latach widać znowu zainteresowanie komedią kryminalną. Faktycznie jest coraz większa konkurencja, coraz więcej pisarzy sięga po to, ale myślę, że to nie jest takie proste, bo wielu autorów mówi, że o wiele trudniej jest właśnie rozbawić czytelnika niż go wystraszyć. Więc też myślę, że nie każdy może to robić, tylko ten, kto mu gdzieś tam właśnie w ten sposób w duszy gra. Ja na przykład bym nie mogła pisać takich krwawych bardzo powieści. O, szczególnie też nie mogłabym nigdy zabić zwierzęcia. Kiedy widzę, znaczy wiadomo, że w kryminale będzie trup ludzki, że tak powiem, prawda? Jak po niego sięgamy, to jesteśmy na to przygotowani, ale ja na zwierzę nie jestem przygotowana, więc kiedy czytam jakieś okrutne sceny ze zwierzętami, to odkładam książkę. To tak na marginesie. No jest Olga Rudnicka, która też już od lat z sukcesem wydaje komedie kryminalne. Ja myślę, że ludzie szukają czegoś zabawnego, czegoś lekkiego, bo codzienność jest tak szara często i ponura, że chociaż w tej literaturze oddechu gdzieś tam szukamy. Moja koleżanka Julia Różewicz prowadzi wydawnictwo Afera, które wydaje czeską literaturę i teraz na przykład wydała powieść Saturnin. To jest powieść z lat 40. czy 50., którą Czesi wybrali no po prostu najpopularniejszą powieścią w ogóle, bardziej nawet niż Szwejk. I ona była w Polsce wydana właśnie tam w tych latach 50., a teraz jest wznowienie. I Saturnin sprzedał się cały nakład w ciągu paru dni po premierze już nie było. Teraz jest dodruk, więc jeśli Państwo lubią śmieszne powieści, to jest od wczoraj już w księgarniach znowu jest Saturnin. I Julia dostawała wiadomości, maile od czytelników, kiedy będzie, bo proszę pani, ja bardzo bym się chciała w końcu pośmiać. Także to pokazuje, że jednak gdzieś tam tkwi potrzeba takiego humoru i czegoś lżejszego. Też jeśli państwo, jeszcze czeska literatura i śmieszna, no to nie wiem, czy państwo znają serię o arystokratce Ewżena Boćka.
Pierwszy tom to jest Ostatnia Arystokratka, teraz wyszła już, wyszedł czwarty tom. To jest tak śmieszne, to jest po prostu krótkie, ale siedzisz i płaczesz ze śmiechu nad tym. I to też zadaje trochę kłam tym wszystkim naukom, które mi dawali na tych festiwalach całych, gdzie mówiono, że nie możesz cały czas być śmieszny, bo musi być jakiś oddech na to, żeby ten dowcip wybrzmiał. Więc Arystokratka jest cały czas śmieszna, non-stop. On tam akapit za akapitem wali z armaty i cały czas się człowiek śmieje. Także ja szukam takich rzeczy w literaturze i myślę, że wiele osób też. Także nie wieszczyłabym tu jakiegoś końca komedii kryminalnej. Wielu wieszczy koniec kryminałowi w ogóle, ale to tak od lat, więc nie należy się tym przejmować. Jaki jest twój warsztat pisarski? Zawsze tutaj zadajemy pytania autorom, jak wygląda w ogóle ten proces twórczy. Robisz sobie jakiś, wiem, że robisz research, ale robisz sobie jakąś drabinkę, rozpisujesz jak scenarzysta, masz z góry określone na przykład rozpoczęcie i finalny wątek, czy idziesz na żywioł? I jak wygląda praca? Czyli jak masz wenę, czy po prostu codziennie żmudna praca wyrobnika po 8 godzin stukania w klawiaturę? Nie ma czegoś takiego jak wena, bo gdyby tak człowiek siedział i czekał na tę wenę, to by nic nie napisał w życiu. Ja rzeczywiście stosuję te scenariuszowe metody i robię tak zwane karteczki. Na każdej karteczce piszę jedną scenę, ale to tak czasem jest po prostu, co się powinno na przykład wyjaśnić. Nie jest to określone dokładnie od A do Z. Tu zostawiam sobie pewne pole do jakiegoś takiego flow i wymyślania w trakcie po prostu, żeby to nie było wszystko jak u właśnie pana Marka Krajewskiego, który ma po prostu każdy przecinek zaplanowany, zanim zasiądzie do pisania. Ja nie, ale na każdej karteczce jest tam zalążek sceny napisany. Na każdej karteczce jest również przyklejona inna karteczka o innym kolorze, ponieważ każdy wątek ma swój kolor. I później jeszcze karteczki są ponumerowane, ponieważ ja nie mam takiej tablicy korkowej, więc rozkładam to na podłodze zazwyczaj. Później boję się, że Gucio wjedzie łapami w to, więc gdyby tak zrobił, już tak zrobił, to wtedy wszystko się miesza. Jak mam ponumerowane, to mogę przynajmniej później ułożyć to w odpowiedniej kolejności. No, może powinnam go posłuchać, też racja. No i kiedy mam już wszystkie karteczki zapełnione, to wtedy dopiero siadam do pisania. I faktycznie dobrze by było, gdyby to było 8 godzin dziennie i koniec. Tymczasem tutaj jest walka ze samą sobą, to jest chyba najgorsze w pisaniu, żeby mieć samodyscyplinę. Ponieważ kiedy nagle mam dużo czasu do tego deadline'u, nazwijmy to tak, no to wtedy, prawda, można jakiś serial obejrzeć, albo film, albo w ogóle nic nie robić, albo popatrzeć w okno i nie wiem, pomyśleć o niebieskich migdałach. A potem zaczyna się robić ciężko, właśnie w tej chwili tak jest, ponieważ do końca lutego muszę skończyć pisać kolejną książkę. To nie jest tak, że ta wyszła 30 stycznia, ja przez miesiąc napisałam, nie, od września piszę kolejny tom. No i wtedy jest drobna panika, ponieważ trzeba siedzieć od rana do rana tak w zasadzie i ciężko cokolwiek innego. Robię sobie na początku, kiedy jeszcze mam ten luz, takie zakładam, że powinnam ileś tam znaków dziennie napisać. No i kiedy się tego trzymam, to rzeczywiście no jest fajnie, mam czas na pracę, mam czas dla siebie, ale jestem... Nie no, ciężko jest ze mną, powinnam chyba chodzić na jakiś kurs samodyscypliny właśnie, albo mieć jakiś bat nad sobą, bo to później się wszystko rozchodzi i tak w zasadzie człowiek cały czas siedzi przy tym komputerze. Facebook powinien strzeznąć naprawdę, bo to jest dziadostwo, które mi zabiera strasznie dużo czasu, ale z drugiej strony no to też jest właśnie forma komunikacji z czytelnikiem, więc no tak to wygląda dosyć chaotycznie często. Likwiduje się księgarnie, od lat się mówi, że spada czytelnictwo, wydawnictwa niektóre upadają, a z drugiej strony dużo się u nas drukuje. Czy warto pisać? Jest dla kogo? No na pewno był pan na targach książki, albo tu, albo w Warszawie.
No, więc wiadomo, tam nie da się w ogóle przejść i oddychać się, nie, nawet tyle jest ludzi, więc ja nie wiem, skąd oni biorą te statystyki. Mnie nikt nigdy nie pytał, ile ja czytam, więc nie wiem, kogo pytają. Może to jest tak, że jak ktoś czyta, to faktycznie dużo czyta, a jak ktoś nie czyta, no to nic nie czyta. No ja mam dla kogo pisać, mam czytelników. Oczywiście widzę to, że powstaje wiele książek, które może niekoniecznie znajdują gdzieś tam swoich odbiorców, ale to już moim zdaniem wszystko rynek powinien weryfikować i nie ma tutaj co się obrażać, że nie wiem, ktoś napisał jakieś tam, jak to tam było, Greya albo co i to głupie jest. Jak ludzie chcą to czytać, to niech czytają i nikt tego nie zabrania. Jedyne, co mnie oburza i to uważam powinno się wkroczyć, no to ostatnio była taka awantura, nie wiem, czy państwo widzieli, książka po jednym dniu zniknęła z rynku od wydania. Książka to jest dużo powiedziane, to było jakieś dla młodzieży. Jak to było? Bal? Za hajs matki balu i coś takiego. I był to zbiór zdjęć, na których były gołe tyłki w zasadzie. I hasło takie z internetu właśnie w stylu, no, w stylu a propos róży, że no, jak jesteś brzydka, to w ogóle idź się połóż i umrzyj najlepiej. Takie coś wydano. Wydało to wydawnictwo, które wydaje również książki, jak się to nazywa, 365 dni, tak? Hit Empiku pani Blanki Lipińskiej. Gdzie też po prostu, to jest starszy odbiorca, ale generalnie te książki, ta i ta dla młodzieży, promują taką kulturę gwałtu, kobiety traktują przedmiotowo. Uważam, że takich rzeczy nie powinno się wydawać, no bo to jest po prostu niezgodne z wszelkim smakiem. I tutaj, owszem, proszę, można jakoś ingerować, ale wszelkie inne powieści, no to proszę popatrzeć na Remigiusza Mroza, jakie ma kolejki i możemy sobie mówić, tu koledzy po fachu nie odpuszczą, na każdym spotkaniu się gdzieś tam podśmiewują. Dokładnie, a ja uważam, że nie ma się coś śmiać, to jest wszystko, tak, to nie jest dbanie o poziom literatury, to jest gdzieś tam jakaś podskórna zazdrość, bo no, koleś rozwalił rynek i tyle. Ale jak ludzie chcą czytać, no to niech czytają. No, nikomu to krzywdy nie robi. Może ktoś sięgnie wtedy też po inne powieści. W ogóle uważam, że jeżeli, to jest bardzo dobre, jeżeli ktoś z świadka, powiedzmy, kryminalnego, literackiego zyska sobie popularność, gdzieś tam się przebije, czy też właśnie do telewizji, do filmu, bo to pokazuje, że po prostu kryminał jest fajny i można też sięgać po inne i wszyscy na tym zyskujemy. Jeszcze jedno pytanie ostatnie. Jakie są plany? Czy jest możliwość przejścia do jakiegoś innego gatunku literackiego, czy skupi się tylko na kryminale? Ostatnio właśnie trochę inaczej mi zadał to samo pytanie jeden dziennikarz i mówi, czy w końcu napiszesz jakąś powieść, no nie kryminał, tylko jakąś taką lepszą powieść, wyższą jakąś. Moja odpowiedź jest taka, że kryminał też może być dobrą literaturą i ja właśnie też takich kryminałów szukam i staram się cały czas być lepszą pisarką i lepiej pisać, a że akurat lubię ten gatunek czytać, to myślę, że wciąż jednak będę pozostawać w jego ramach i nie myślałam o tym, żeby przejść na inny gatunek, nie. Kryminał cały czas, wszędzie. Dziękuję.